Dzień dobry, dobry wieczór, to zależy kto i kiedy będzie nas oglądał. Natomiast witamy serdecznie z Białej Podlaskiej. W tym momencie jestem w filii Miejskiej Biblioteki, filii numer 6 przy ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, a ze mną człowiek niezwykły. Znam go już od 12 lat. Łukasz Wenda, mieszkaniec Studzianki, regionalista, pisarz, historyk, sportowiec. I dzisiaj z Łukaszem Wendą rozmowa o tym, co popełnił w ostatnim czasie, a jest to właśnie to, co trzyma w rękach Studzianka we wspomnieniach, czyli książka. Nie jest to pierwsza książka Łukasza, ale o tym, dlaczego zaczął się akurat w taką dziedzinę twórczości bawić, o czym jest książka i o Łukaszu, porozmawiamy dosłownie właśnie w tym momencie i za chwilę. Panie Łukaszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobra, przejdźmy od razu do tematu. Co trzymasz w ręku? Studzianka we wspomnieniach, pierwszy tom publikacji. Chciałbym rozprostować, jest to książka pod redakcją. Ja nie jestem autorem, autorów jest wielu. Redakcja w mojej osobie Małgorzaty Maksymiuk Stefaniuk i współpraca Sławomira Hordyjuka. To prawda, o Małgosi zapomniałem i o Sławku. No właśnie, ale no, udało wam się. Dlaczego? Jak to wyszło? Od czego się zaczęło? Skąd pomysł? Wspomnienia zbieramy od wielu, wielu lat. Pierwszy taki zapis zrobiłem równo 20 lat temu, gdzie spisałem wspomnienia swojej babci i od tego tak na dobre się zaczęło. Potem poznałem pana Sławka Hordyjuka, on wiele osób namówił, przekonał do tego, aby spisać na papierze bądź przeprowadzając wywiady. Odnośnie Studzianki, to co ludzie zapamiętali, jak ją odbierają, ale też w tej publikacji są osoby, które w Studziance przebywały dosłownie kilka chwil, które były na różnorodnych wydarzeniach, które trafiły też przypadkiem. Chodziło też o to, żeby pokazać Studziankę na zasadzie też kontrastu, nie tylko oczami miejscowych, ale też innych osób. Jest to pierwszy tom wspomnień i relacji mamy ponad 80, więc planujemy w kolejnych latach jeszcze dwa tomy. Na chwilę zatrzymam się na babci, na twojej babci Łukaszu. Ja gratuluję, bo ja w swoim wieku i będąc w twoich latach młodzieńczych, no nie myślał człowiek pewnie jak 99% z nas o tym, żeby zapytać właśnie naszych przodków, skąd pochodzą, jakie są ich przygody, jak wyglądało ich życie, co pamiętają, co by chciały przekazać i co by chciały, żeby w naszych pamięciach, w naszym życiu, z ich życia przetrwało. Czy to była dla ciebie niesamowita przygoda, ta rozmowa z babcią? Przygotowałeś się do niej? Z babcią, wiadomo, rozmawiałem wielokrotnie i pewnego razu, po jednych zajęć na studiach, gdy wróciłem, przyjechałem do rodzinnej Studzianki, akurat z babcią zaczęliśmy rozmawiać o przeszłości, a wtedy już miałem jakąś tam wiedzę odnośnie historii, no bo maturę udało mi się zdać. Wtedy spisałem to, co babcia mówiła. To się ukaże w drugim tomie, nie w tym, dlatego że w 2024 roku babcia by miała 100 lat. Stąd nie w pierwszym tomie, tylko w drugim. To jest prosta relacja o mieszkańcach Studzianki, o kwestie pojawiają się rodzinne, obyczajowe, kwestie społeczne, elementy II wojny światowej, bo babcia miała 15 lat, jak wybuchła wojna. To taki hołd dla babci, to co planujesz w tym momencie? Bo babcia jest jedną z wielu, wielu osób, które na łamach tych tomów będą się pojawiały. Założenie było to też, żeby te relacje, wspomnienia osób już wielu nieżyjących zachować też w formie pisemnej. Mamy też bardzo dużo nagrań, które są spisywane na papier, żeby to nie zanikło, bo to są proste słowa, to są też czasami ludzkie dramaty, to są zwyczajne robione figle młodzieńcze przed 60, 70 latami, 80. To, co ludzie wspominają, każdy trochę inaczej widzi. I powtarzam, to są relacje osób, które zgodziły się nagrać bądź spisać, a niekiedy niektórzy przysłali nam też w formie korespondencji. Na łamach tego tomu, jak i kolejnych będą też wspomnienia osób, które przysłały nam w formie listów, niektórzy w formie e-maili. Wiele osób już nie ma, więc myślę, że po tych 20 latach trzeba to pokazać też światu, chociaż kolejne osoby się zgłaszają, bo do kolejnych osób trafiamy i te relacje też powstają. Tak sobie teraz pomyślałem, że to jest archeologia w ludzkich wspomnieniach. To jest bardziej taki powrót do przeszłości, a to, co zostaje na papierze, to nie jest takie ulotne, to, co jest tylko w głowie, bo pokolenia mijają.
A myślę, że przez następne lata jeszcze znajdziemy chętnych do tego, aby podzielić się swoją refleksją zarówno mieszkańców Studzianki, byłych mieszkańców, ich rodzin, albo osoby takie, które do tej Studzianki przyjeżdżają bądź były, a patrzą na nią trochę z innej strony, ale patrzą swoimi oczyma. Patrzą na nas, mieszkańców, na historię tej miejscowości. Ci, którzy wyjechali stąd, to z taką nostalgią patrzą, że to, co było, minęło, już nie wróci, ale wracają do czasów, gdy mieli naście lat, 10 lat. Niestety ludzkie losy są takie, że spowodowały to, że niektórzy musieli po prostu uciekać, wyjeżdżać. Te relacje są też trudne. Wymagają one też procesu swego rodzaju oddzielenia rzeczy, które spowodowały w ludzkich psychikach, sercach trochę dramaturgii. Są to czasami losy indywidualne, które też trzeba rozpatrywać pod kątem, że nie wszystko można też opublikować, aby nie krzywdzić innych osób. To, że dana osoba powiedziała coś 10-15 lat temu o innej rodzinie, to może spowodować u kogoś... Nie tworzysz karguli i powlaku. Spowodować u kogoś jakąś jeszcze zadrę przeszłości. Jest to ciężkie. Nie wiem, czy uda nam się właśnie tak, żeby te relacje nie naruszały osób, ich rodzin, które żyją, dzieci bądź wnuków, ale staramy się, aby ta Studzianka, jej historia, przeszłość też w taki sposób została utrwalona. Jak dobraliście bohaterów tego pierwszego wydania? 80 osób, tak? Czy ogólnie 80 osób, a tutaj ile? Tutaj mamy 28 relacji, 27 osób. Wybraliśmy kilka osób, które w Studziance mieszkały, kilka osób, które pochodzą ze Studzianki, a już wyjechały bądź mieszkały niedaleko, ale też skorzystaliśmy z tego, że Sławek Hordajuk dotarł do osób, które wyjechały ze Studzianki, są gdzieś daleko w Polsce. Te relacje wcześniej żeśmy też zamieszczali na łamach kwartalnika Echo Studzianki. Tak, to był proces, tak, proces zbierania tego, utrwalania. I tutaj Sławek, docierając do tych ludzi, też starał się w jakiś sposób wyciągać od nich informacje, mówiąc kolokwialnie, aby jak najwięcej o tej Studziance to sobie powiedziały, wspomniały. Każda osoba, każda relacja to jest osobna historia. To jest też zagłębienie się i próba zrozumienia, jak ci ludzie czuli się 80-100 lat temu, dla nas dzisiaj niezrozumiała. My żyjemy w innym czasie, w innej, że tak powiem, epoce, nośników informatycznych, postępu cywilizacyjnego. Nie wczujemy się w losy tamtych osób. Nie zrozumiemy na pewno, jak mogliśmy się czuć, co byśmy zrobili na miejscu osób, które przeżyły wojnę, które uczestniczyły w jakichś wydarzeniach, nie tylko zawieruchy wojennej, po II wojnie światowej, ale też w czasach lat 30. Łukasz, no właśnie wspomniałeś o tym kwartalniku Echo Studzianki. Jak bardzo pomogło to, że przecież to pismo wydawaliście kilkanaście lat. Sami my na Radio Biper również otrzymywaliśmy te poszczególne egzemplarze, również publikowaliśmy. Czy to pomogło? Zdecydowanie pomogło. Nie mówimy w czasie przeszłym, bo reaktywujemy. I za tydzień wyjdzie 51 numer kwartalnika Echo Studzianki. To na prośbę wielu też czytelników, bo przez dwa lata sporo osób się zgłaszało, pisało, żeby jednak wydawać chociaż w formie elektronicznej. No wiadomo, że chodzi o koszty, więc postanowiliśmy, że kilkadziesiąt tylko egzemplarzy pójdzie w wersji papierowej do bibliotek i do mieszkańców Studzianki, a reszta będzie do pobrania sobie ze strony studzianka.eu. Zamieszczanie tego na łamach kwartalnika, pisanie tych relacji było swego rodzaju też takim poligonem doświadczalnym. Jaki będzie odbiór czytelników, ale też miejscem zbierania tych relacji, wspomnień z dawnych czasów. I teraz trochę o współautorach. Jaką rolę w tej książce miała do wypełnienia Małgosia? Jaką rolę miał do wypełnienia Sławek? Małgorzata, Maksymiuk Stefaniuk przede wszystkim zajęła się kwestią tą redakcyjną i korektą, jako spojrzenie osoby, która nie mieszka w Studziance, no, pochodzi ze Studzianki, ale nie jest, powiedzmy tak, mówiąc kolokwialnie, zamieszana w to skażona miejscowością, tak? Tak mówiąc, bo wiele rzeczy się patrzy przez pryzmat siebie i samej miejscowości, tak? Trzeba to też podejść do tego z dystansem. Sławek też jest w ileś tam kilometrów od Studzianki, ale jego rola jest o tyle ważna i nie do przesadzenia, że on też te wspomnienia zbierał. Też docierał bezpłatnie do wielu osób, poświęcając czas, energię,
liczne godziny na rozmowy i to, co się dało z tego wyłuskać, opisać, no dużo łatwiej było z tymi osobami, które przelały na papier i zostawiły. Na przykład jedna z pań już nie żyje, w następnym roku będzie 5 lat, pani Maria Mazur z domu Wilbik, ale zostawiła przed śmiercią napisane wspomnienia i to dzięki rodzinie, córce pani Elżbiecie i synowi panu Andrzejowi. Te wspomnienia dotarły do nas praktycznie tylko do przepisania, były bardzo ładnie skonstruowane i one są na łamach tej publikacji. Takim fenomenem też jest na pewno blisko 97-letnia pani Helena Makaruk z domu Eismont, która mieszka w Białej Podlaskiej i która jeszcze bardzo dobrze wiele rzeczy pamięta. I udało nam się z nią porozmawiać już ponad półtora roku temu i dużo też informacji uzyskaliśmy od osoby, która już w tak sędziwym wieku, a pamięć ma fenomenalną. Kolejną osobą, której niedawno też byłem, to pan Stanisław Sienkiewicz, który bardzo fajne wspomnienia przekazał też dla Teatru NN, który nagrywał go i opublikował to też w internecie, ale rozmawiając parę dni temu z panem Stanisławem, nie powtórzył się. Powiedział dużo jeszcze fajnych rzeczy, które oczywiście spisałem i zamieścimy to jak najszybciej się tylko da, żeby to nie uciekło i też damy do drugiego tomu, bo pamięć ma fenomenalną. On ma 91 lat, skończył w tym roku. Nie pamięta, co jadł na śniadanie, ale pamięta, co było w 46 albo w 48 roku, czyli wtedy, gdy miał tam 17-18 lat. Więc dajemy wiarę już tym relacjom, bo powiedzmy osoby, które już chodziły do szkoły w tamtym czasie, miały pisać, czytać, czy były w wojsku, to już ta świadomość też myślenia, kontaktowania, pamięci jest dużo większa, aczkolwiek no, zdarza się tak, że trafia się na osoby, które już my wiemy, że uwypuklają, bądź te relacje są patrzone przez pryzmat rodziny, niekiedy bardzo ciężkich czasów i krzywd wyrządzonych, a czasami też i patrząc z drugiej strony radości, obcowania z naturą, spotkań z rówieśnikami, wspólnych zabawach w stodołach czy w lasach, robieniu psotów i figli, o których mówiłem, co się bardzo dobrze też czyta. Staramy się nie zagłębiać w te tragedie rodzinne, które zostawiły ślad na psychice wielu osób. 80 osób. Ponad 80 wspomnień, 27-28 zawartych w tej książce. Rozmawialiście z tymi ludźmi, w większości pewnie ty. Czy zauważyłeś właśnie rzeczywiście, że społeczność Studzianki, dość nieliczna społeczność, to jest przecież niewielka wioska, kilkaset osób, czy rzeczywiście w ludzkich wspomnieniach pozostały te wspomnienia, nazwijmy je ogólne, które pamięta większa ilość osób, które się... Czy nie było u ciebie, nie było tobie fascynującą rzeczą to, że pewna osoba mówiła o czymś i druga osoba kilka miesięcy później, tygodni również o tym wydarzeniu w Studziance wspominała. Czy były takie sytuacje? Były przede wszystkim pierwszy wieczór 1939 roku. Z tych relacji na przykład 11 osób powtarzało to samo, jaka była pogoda, jak leciały samoloty i te osoby słyszały nad Białą Podlaską. Wtedy, w tamtych czasach, to jest jeden z przykładów, ale jest ich dużo więcej. Są też sytuacje kontrastowe, gdzie powiedzmy wojska, wtedy oddziały niemieckie, czy mówiąc nieładnie sowieckie, przychodziły do Studzianki, kogoś łapały, bądź ktoś był rozstrzelany. Te relacje, zestawiając z dokumentami, pokazują też różnorodne spojrzenie. Też na tą Studziankę, na te czasy patrzą trochę inaczej osoby z zewnątrz, choćby też już nieżyjący pan Mieczysław Janowicz, który urodził się w Studziance, tam też mieszka przez wiele lat, ale wspomnienia spisał po blisko 60 latach. Gdy, tak, będąc w Poznaniu, gdy napisałem, korespondowałem z nim i napisałem mu list, żeby chociaż parę słów napisał o Studziance, byśmy byli bardzo zaszczyceni, to za kilka dni przychodzi paczka, myślałem, coś ten pan przysłał, a to 118 stron listu wspominającego Studziankę. Takim drugą postacią jest Mieczysław Chorąży, wybitny profesor, którego mama pochodziła ze Studzianki, a który już spisał wcześniej swoje wspomnienia na łamach książki z Janówki Świat i tam zawarł też bardzo duży wątek historii Studzianki. I wielokrotnie jak przyjeżdżał do Studzianki, rozmawialiśmy o tym, to mówił, ja już nic więcej nie napiszę, ale proszę z tej książki skorzystać, to co napisałem, to są moje wspomnienia. Już profesor niestety nie żyje,
A jak był ostatnio w 2020 roku, rozmawialiśmy o tych wspomnieniach, że one wyjdą z czasem i będą też takim elementem trwałym pamięci osoby, która wyszła w świat właśnie z miejscowości Janówka, niedaleko Studzianki, ale przez pryzmat rodziny. Profesor często przyjeżdżał do Studzianki, do Muzeum Pana Józefa Ciuka i wspominał też z nostalgią lata spędzone w tej miejscowości. Czy przez te wspomnienia da się odkryć coś nowego o Studziance, odkurzyć część historii, dopasować pewne klocki wspomnień, spraw nierozwiązanych być może, które właśnie w tych wspomnieniach odnajdują swoje właściwe miejsce? Udaje się odnaleźć początek danej historii, danego wydarzenia. Wiele osób, które już są po lekturze tej publikacji, mówi, że to powrót jest do dawnych czasów. Oczywiście tak by to było, czas zatrzymał się 50-60 lat temu. To trzeba też różnorodnie rozpatrywać. Każdy też inaczej pojmuje te wspomnienia. Niektórzy patrzą przez pryzmat właśnie, co będę podkreślał, rodziny i tego, co się wydarzyło. Inni przez pryzmat sąsiadów, a jeszcze inni wyjechali stąd i dopiero po iluś tam latach z tą nostalgią wracają w te dziecięce, młodzieńcze czasy, gdzie tutaj przybywali, żyli też beztrosko, aczkolwiek nie była to taka beztroska jak teraz. Młodzi ludzie, dzieci musieli pracować też w gospodarstwie rolnym, warunków bytowych nie było zbyt dobrych. My patrzymy na to teraz trochę inaczej, ale te 60, 70, 80 lat temu trzeba było pracować w domu, w gospodarstwie. Nielicznym udało się wyjechać i wykształcić. Dzięki też determinacji rodziny, rodziców, dziadków, czasami sąsiadów. Ciekawostka, Łukasz. Do Studzianki prąd kiedy dociągnięto? Prąd Studziance się pojawił na początku lat 70., z tego co mi wiadomo. I kolejna ciekawostka. O to zapytam, bo przecież to jest też twój jeden z koników i działalności, i promocji Studzianki. Tatarzy. Wspomniałeś o tym, że wspomnienia sięgają 90-100 lat wstecz. Czy rzeczywiście ku twojej uciesze, potwierdzeniu pewnych faktów, również mieszkańcy cofali się jeszcze nawet o tych wspomnieniach o Tatarach, mimo że już przecież ich też w sumie niewielu w tym czasie zostawało. W wielu wspomnieniach pojawiają się Tatarzy, ci ostatni, rodziny Baglewiczów, Bogdanowiczów. Jedna z ciekawszych relacji, którą odnalazł dr Krzysztof Piech, relacja pani Zieniuk z domu Sacewicz, która mieszkała naprzeciwko meczetu. Jako kilkunastoletnia dziewczyna pamięta ten budynek, osoby, które tam przyjeżdżały i po iluś latach dała się namówić pani pracownik muzeum, która to spisała w latach 60. i to zostało w formie odręcznej. I tak też doszliśmy do tych wspomnień, które pokazują, jak nastoletnia osoba widziała samych Tatarów, ten budynek meczetu. Są też tu wspomnienia osób, które przebywały na cmentarzu, które były raz czy dwa, ale też jednego z orędowników opieki nad cmentarzami tatarskimi, pana Musy Konopackiego, który już niestety nie żyje, a ja szeroko z nim korespondowałem i kiedyś przypadkiem spotkaliśmy się na cmentarzu w Studziance i on to w jakiś sposób tu opisał na to spotkanie. W dosyć krótkich słowach, ale bardzo dla nas fajnych, bo to było 10 bądź 11 lat temu i Maciej Musa Konopacki bardzo się też w jakiś sposób zasłużył do tego, żeby ten temat zanikłych Tatarów, cmentarzy w Studziance i w Zastawku poruszyć. On był pierwszym takim, można powiedzieć, orędownikiem, który z zewnątrz zaczął na to zwracać uwagę. Łukasz, jak wasza praca, Sławka, Małgorzaty, twoja, odbierana jest w samej Studziance? Wiem, że było spotkanie, które również dotyczyło tej książki, ale tych spotkań w Studziance jest wiele. Znają przecież mieszkańcy Studzianki Łukasza Wendę, jego wystrzałowe pomysły, również zainteresowania. Jak to jest odbierane? Czy można powiedzieć, że Studzianka i jej mieszkańcy naprawdę jest to miejscowość wyjątkowa, świadoma swojej historii, przeszłości? Ale czy no wiadomo, że miejscowość wyjątkowa i niezwykła, no to podkreślam to jako mieszkaniec teraz Studzianki, mówi o tym wiele osób z zewnątrz. No ciężko jest tak ocenić i powiedzieć dla miejscowego, bo wiadomo, to trochę inaczej się na to też patrzy. No jest zainteresowanie tym, że te wspomnienia zostały wydane, mieszkańcy byli na tym spotkaniu, mimo ciężkich warunków pogodowych, no to przyszło ponad 50 osób.
to jest też bardzo budujące. Wiele osób nie dotarło. Wiadomo, aura zimowa nie pozwoliła. Akurat w nocy bardzo dużo śniegu spadło. Myślę, że to może być też i zachęta do tego, żeby niektórzy się też otworzyli i sami coś napisali bądź powiedzieli. Tu nie chodzi o osoby, które mają, nie wiem, 70-80 plus, nawet kilkunastoletnie, czy osoby w sile wieku dorosłe mogłyby kilka słów powiedzieć, napisać. My z Małgorzatą daliśmy też taki przykład, że sami też napisaliśmy, jak tą studziankę widzimy, z własnymi odczuciami. Może znajdą się też inne młode osoby, które będą chciały przelać na papier, jak widzą, mieszkając w tej miejscowości, albo inni, którzy do niej przyjeżdżają, bądź będą po lekturze tej książki, albo obserwują samą miejscowość. Przez 15 lat, że powiem, działalności stowarzyszenia i mieszkańców bardzo dużo udało się zrobić, zadziałać. Mieszkańcy odnosili liczne sukcesy. Byliśmy w wielu, wielu miejscach. Tego nie sposób wymienić, ale fakt jest faktem, że o studziance, o samej miejscowości, o mieszkańcach słychać w Polsce, za granicą. No, przyjeżdżają też turyści z zewnątrz, nie tylko na cmentarz, na organizowane przez nas wydarzenia. I to wszystko przez pryzmat historii. Zawsze patrzyłem na to przez pryzmat zabawy, ale uczyć bawiąc. Tą historię starałem się przemycać, zarówno dla młodzieży, dla dzieci, bo wyjść na środek sali czy wioski, powiedzieć, mówić o samej historii na sucho, to nie będzie docierało. Bardziej moimi krokami, poprzez strzelanie z łuku, organizowanie biegów, spotkań, czy przez te lata powstał zespół śpiewaczy, przez 7 lat działał kabaret. Ludzie też miejscowi otwierają się, robiąc różnego rodzaju rzeczy, choćby kwestie gastronomiczne, czy pokazują swoje talenty, zarówno rękodzieło, zdobnictwo. Myślę, że Muzeum Państwa Józefa Ciuków również można powiedzieć, że sięgnęło korzeniami tych pomysłów dotyczących studzionki. Znaczy, muzeum już dużo wcześniej, ta inicjatywa była, pan Józef Aziuk, syna zbierali dużo wcześniej, oni byli, że tak powiem, jeszcze przed tym, jak się tak studzianka zaktywizowała, aczkolwiek w czasie do tyłu nawet, teraz śledząc historię szkoły, to mieszkańcy się aktywizowali przy szkole, bo potrzebowali tego miejsca też. Ta szkoła już nie funkcjonuje, no to spotykamy się w świetlicy. No wiadomo, nie każdy ma czas, nie każdy też chce, nie każdy może, a być może są osoby, które też, podejrzewam, wstydzą się albo nie chcą w tym uczestniczyć, nie wiem, bo zostaną uwieczone na zdjęciu, albo nie chcą tego robić dla rozgłosu. Miejscowość licząca 400 paru mieszkańców jest na dzień dzisiejszy takim fenomenem. Niektórzy mówią też socjologicznym, bo my nie zatrzymujemy się na jednym, dwóch działaniach, które miały miejsce. To, co zaczęliśmy robić 15 lat temu, to trwa, rozwija się, mówiąc też po szkolnemu, nakręca się. Wiele wydarzeń mieszkańcy już sami robią, organizują. Więc to też cieszy. No, są też tak zwane motory napędowe, które scalają mieszkańców. Zawsze każdy sołtys stara się, radny, czy pani Mirka Jaszkiewicz, która też ma liczne też zasługi do działalności samej miejscowości Studzianka. No, tych osób jest bardzo dużo, które nie zawsze też są, że tak powiem, na czele, ale to chwała też im za to, że chcą to robić. Widzą, że to ma sens i też uwierzyli w to, że jak wróciłem do tej rodziny miejscowości, to co zacząłem robić z młodzieżą, jeżeli chodzi o cmentarz tatarski, o historię, to ma jakiś tam sens i to zostaje dla pokoleń. Aczkolwiek sądzę, że na pewno miło jest, jeżeli słuchają audycji w radiu, widzą w telewizji albo w materiałach informacje o swojej miejscowości, bądź o miejscowości, do której przybyli, bo są też osoby, które wrzeniły się w Studziankę, bądź przyszły tutaj z zewnątrz, zamieszkały. I to też, myślę, jest taki element sympatyczny, że mieszka się w miejscowości, o której mówi się, o której można przeczytać w prasie regionalnej, ogólnopolskiej. Obejrzeć w telewizji, tak, bo już na wielu, wielu programach występowali. To będzie trudne pytanie. Nie wiem, jak na nie odpowiesz, ale też nie wiem, czy jest stosowne, ale czy już wiemy, mimo że pozostało do publikacji tych 60 parę wspomnień jeszcze, 50 parę, to czy już wiecie ty, Małgorzata, Sławek, że za późno jednak obudziliśmy się i do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób już nie dotrzemy, a osób, których wspomnienia byłyby bezcenne? Niestety tak jest. Czas robi swoje.
26 lat temu też byśmy powiedzieli, że nie dotarliśmy do tych osób, które już niestety nie żyją. To, że jest ten czas, taki moment ostatni na te spisanie, aczkolwiek sprzed 10-15 lat też mamy wspomnienia, które będą opublikowane osób, które wyjechały stąd, głównie mieszkały poza Studzianką, które też inaczej tą miejscowość widziały. Niektórzy mieli taki żal, rozgoryczenie do mieszkańców, że musiały opuścić tą miejscowość, ale to były sytuacje ciężkie, czasami tragiczne, tragicznych losów II wojny światowej, czasów po II wojnie światowej, to już oceni historia. Też i wszelkie zawiłości rodzinne, to są te sprawy prywatne, w które nie chcemy wnikać i nie chcemy o tym mówić, pisać, no bo są to ciężkie i nie ma co, bo powiedzmy w tej historii robić swego rodzaju zamieszania. Może ktoś zarzucić, że nie patrzymy na to krytycznie, ale powiem tak, że my jako młodzi ludzie tych czasów nie przeżyliśmy, nie byliśmy świadkami. Dlatego są to relacje osób, które się pod tym podpisały, wyraziły zgodę i tych autorów wspomnień jest wielu. My jesteśmy tylko skromnymi redaktorami w trójkę, którzy żeśmy to zebrali. Bardzo dojrzała decyzja, a na cenzorach tego typu książek spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tak, odpowiedzialność spoczywa ogromna. Myślę, że to jest proces dopiero początkowy ukazywania samej Studzianki w formie publikacji. To, co się przez lata zbiera, trzeba też światu już pokazać, bo nie tylko chować do szuflady czy do dysku komputerowego, ale dzielić się z tym to, co się udało odnaleźć. Mówimy tu o wspomnieniach, o tych elementach, które odbiorcy, czytelnicy lubią czytać. Zaraz przejdziemy do dokumentów, do analizy dokumentów sprzed 100, 200, 300, 400 lat samej Studzianki, więc już będzie bardziej to pod kątem naukowym, będzie to już trudniej do czytania. Aczkolwiek będzie to budziło też na pewno ciekawość, jeżeli chodzi o samych mieszkańców, bo przez lata też śledzimy losy tych osób, które już odeszły dawno temu, ale znajdujemy ze Sławkiem Hordyłkiem liczne dokumenty, relacje, ale też i artykuły o osobach, które w tej Studziance się urodziły, bądź z niej pochodziły, albo miały w jakiś sposób związek z tą miejscowością. Sławek, mimo to, że jest w Katowicach, ale pracuje w bibliotece. To też wynajduje wiele fajnych ciekawostek. Jest to ogrom czasu pracy społecznej, bo tego nie robimy jako instytucja kulturalna, tylko robimy to jako pasjonaci, osoby, które chcą przekazać to też innym, podzielić się tym. Spojrzenia mogą być różne. Oczywiście każdy ma prawo do wrażenia własnego zdania. Wiemy, że też te relacje, wspomnienia będą budziły też i krytykę, bo nie sposób wielu rzeczy przewidzieć. Jak mówię, my to pokolenie patrzymy też trochę inaczej. No ale to chyba ważne, że książka nie przejdzie bez echa. No chyba wzbudzenie dyskusji nad książką powinno być nawet wskazane. Oczywiście powinno być wskazane i też liczymy na odzew w tym kierunku, a takowy już powoli zaczyna być, bo książka jest 2 tygodnie na rynku, a już osoby się zgłaszają, które mówią, że uczestniczyły w tych wydarzeniach, albo uważają tak i tak, albo coś tam znajdują, że jednak w tej publikacji jest literówka, brakuje przecinka, albo coś zostało w jakiś sposób stylistyczny inaczej pokazane, ale podkreślam, że to są relacje osób. Jeżeli ktoś w dany sposób tak mówił, tak wyrażał się, staraliśmy się zachować tą oryginalność. Jak było pisane, to tak. Redakcja z redagowaniem, ale też miało to oczywiście sens, tak? Sens zrozumienia, przeczytania i odebrania tych myśli, które dany autor miał na uwagę. O to zapytam właśnie, Łukasz. Jakżeście z panią Małgorzatą i panem Sławkiem zbudowali tą książkę? Do czego zmierzam? Czy są to tylko same wspomnienia pisane? Czy są być może ciekawe stare fotografie, część dokumentów? No i czy nazwałbyś część wspomnień bardziej kategoriami? Czy być może nawet ta książka tak jest zbudowana i tak ułożona? Czy jest coś sensacyjnego? Czy jest jakiś kryminał? Czy jest być może coś od serca, jakaś taka przygoda? Tu pani Krysia, jesteśmy w bibliotece numer 6, pani Krysia Nowicka, pozdrawiamy. Jak nazywają się książki tam, gdzie wielka miłość występuje? Uciekło mi słowo, harlekiny. Ale teraz już nie ma harlekiny. Nieważne, drodzy państwo, no pani Krystyna. Czy jest miłość, czy są jakieś takie, czy tak to jest posegregowane, czy da się, czy
każde wspomnienie można było nakręcić w formie oddzielnego odcinka jakiegoś, nie wiem, serialu, filmu. Każde spojrzenie na to wspomnienie jest, należy rozpatrywać indywidualne. Wspomnienia Eugeniusza Dawidziuka mówią o tym, jak kiedyś mieszkańcy Studzianki bawili się i dochodziło do rękoczynu z mieszkańcami Koszą. W ruch szły sztachety, noże nawet, gdzie jeden z miejscowych został ranny i potrzebny był lekarz. Na spojrzenie, że tak powiem, kryminalne, tak? To były czasy takie, gdzie miejscowość na miejscowość spotykała się, ale też kawalerowie czy panowie lubili trochę sprawdzić swoje siły i tężyznę fizyczną. Patrząc przez pryzmat historii miłosnych, nie rozpatrujemy tego w kategoriach popularnych kiedyś harlekinów, tylko to są bardziej takie elementy, jak mówiłem, to nostalgiczne, czasami też z humorem i ze spojrzeniem wielu osób z dystansem. Tak? Relacje, które powstawały, które były spisywane, nie były one tylko w Studziance. Sławek Hordejuk znajdywał osoby, czy docierał do osób telefonicznie, listownie, bądź do nich po prostu jechał i z nimi rozmawiał. Małgorzata to akurat ona, chcieliśmy, żeby ona też kilka słów od siebie, bo nie każdy też ją kojarzy, od siebie ukazała, jak wygląda Studzianka jej oczami. Ja to wiadomo, te czasy sprzed iluś tam lat, jak dzieciństwo spędzałem, jak to odbierałem. To jest też, jak mówię, kontrast, tak? Ja lata 90., 80., 90., a pan Chorąży lata 30., 40., a pani Zieniuk lata początek XX wieku. Więc jest to, powtarzam, kontrast. Nie doszukiwaliśmy się tutaj wspólnych mianowników w każdej relacji. Zależało nam tylko, żeby nie były to relacje z samej Studzianki, tylko, podkreślam, osób też i z zewnątrz, a są też tutaj elementy z prasy, osób, które na łamach prasy dzieliły się tą refleksją i spojrzeniem na miejscowość Studziankę. Zapytałem o to, nie odpowiedziałeś, ale ja wiem, że moje pytania są czasami kilkuczłonowe. Zdjęcia, dokumenty, obrazki w tej książce? Tutaj jedynie z obrazków to zamieściliśmy fotografie osób, które wspomniały, tak i tak nie wszystkich, więc jakbyśmy to dołożyli zdjęcia, to byłoby drugie tyle. Kwestia zdjęć i dokumentów to jest osobna sprawa. Nie ukrywam, że zbieram te fotografie na album Studzianka w starej fotografii. Tych fotografii jest bardzo dużo. Co stanowi trudność, to niekiedy rozszyfrowanie osób, które na nich są. Są zdjęcia sprzed 80-90 lat i dotarcie już do osób, które na nich są, jest bardzo trudne, no po prostu ich już wśród nas nie ma, albo dotarcie do rodzin. Zdjęcia nie każdy też podpisywał, a zamieszczenie zdjęć bez tych podpisów no jest takie trochę mało profesjonalne, chociaż wiemy, że możemy nie do wszystkich, nie wszystkie zdjęcia uda nam się rozszyfrować, kto na nich jest. Komu powinnibyście podziękować jako trzej autorzy w wydaniu tej książki, bo na pewno było jakieś wsparcie. No i gdzie książkę można otrzymać? My jesteśmy redaktorami, tak? Nie autorami, ja to podkreślam. Zebraliśmy te wspomnienia. Jeżeli chodzi o wydanie, wydało to stowarzyszenie i tutaj... Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. I tutaj praca wielu osób w charakterze wolontariatu, przyjmowania grup, które przyjeżdżają, organizacji, wypożyczania też kajaków, to się na to złożyło. Wsparcie zewnętrzne żeśmy tutaj się nie starali. Chcieliśmy to zrobić własnym sumptem. Po różnych negocjacjach z wydawnictwami okazało się, że będziemy wydawali to jako stowarzyszenie i tak też będziemy to kontynuowali. Nie tylko ze względu na koszty, ale kwestia jest też, że bierzemy też za to odpowiedzialność, za te wydawnictwo. A wspomnienia są takim pierwszym elementem wydawniczym. Nie ukrywam, że do tego czasu trochę minęło, zanim tą decyzję wprowadziliśmy w życie. No, wcześniej było to jest Echo Studzianki. A teraz czas na, poza samym echem Studzianki, na publikacje bardziej zwarte i też stricte typowo naukowe. Gdzie książkę można otrzymać? W Studziance można ją nabyć, albo w bibliotece w Umazach, kosztuje 35 zł. Robimy też oczywiście wysyłkę, jeżeli ktoś sobie życzy, a już prawie 100 książek poszło w świat, bo zgłaszają się osoby, które chcą tą publikację nabyć w formie wysyłkowej. No, parę egzemplarzy też już poleciało do Stanów, do Chicago.
Co byś doradził innym, którzy być może łykną tego bakcyla doszukiwania się przeszłości, spisywania wspomnień innych osób z rodziny, znajomych, sąsiadów, ale być może i innych miejscowości? Od czego zacząć? Co byś im doradził? Że to, co mówią rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, czasami warto to zapisać, nie tylko słuchać, a czasami jednym uchem słuchać, a drugim wypuszczać. Jeszcze nie masz takiego doświadczenia, żeby tutaj doradzać, ale z perspektywy tych lat, gdzie te relacje się zbierały, wspomnienia, to są rozmowy. Czasami to są godzinne, wielogodzinne rozmowy, a niekiedy były przypadki, że całą noc spędziło się z danym rozmówcą, który otwierał się, a rodzina o wielu rzeczach nie wiedziała, a ta osoba chciała powiedzieć, wspomnieć o tych latach spędzonych w studziance, bądź o samym życiu, bo relacje mówią o studziance, ale mówią też o odczuciach osób, które wyjechały, a wielu z nich już nie ma. I to, że udało mi czy Sławkowi Hordyłkowi do tych osób dotrzeć, to był też taki łódź szczęścia. Ilość szczęścia. O wielu osobach też nie wiemy. Poszukujemy, wertujemy też internet, gdzie ludzie zamieszczają różne informacje o naszej miejscowości, ale też jak przyjeżdżają, zwiedzają, choćby przez pryzmat cmentarza tatarskiego, bo wiele osób przyjeżdża i czasami mówi, że szuka swoich korzeni, albo poszukuje swoich przodków, albo podejrzewa, że ktoś był ze Studzianki, a nie może, powiedzmy, danych dokumentów znaleźć, a niektórzy są bardziej świadomi i przyznają się do tego, że tak, stąd pochodzą, a stąd jest babcia, dziadek albo rodzice. Same zamieszczenie informacji w internecie, że publikacja wyszła, spowodowało to, że wiele osób związanych rodzinnie przez rodziców, dziadków odezwało się do nas z tuż szeroko rozumianej okolicy, chyba najbardziej Biała Podlaska, gdzie nie wiedziałem, że takie osoby mieszkają, ale też z zewnątrz, po wysyłce to widać, jak osoby są związane ze Studzianką. Niedawno panu wysłałem książkę, który był z Remeszów, jest z Remeszów z Koszą, ale też jakieś koligacje ze Studzianką, poprzez koligacje Studzianki Ortela, a czasami z czystej ciekawości, bo ktoś to po prostu chce przeczytać relacje z tej części Polski albo słyszał o samej miejscowości Studzianka, no i chciałby się dowiedzieć, jak mieszkańcy czy osoby z nią związane opisują tę miejscowość. Czego wam życzyć? Przy okazji tego wydania, ale przy okazji również planów, które macie na przyszłość. Przede wszystkim wytrwałości, dalszego uporu i ciekawych też osób, które będą się do nas zgłaszały i przemywania też lęków w rozmowach, bo czasami jest ciężko takie osoby nam mówić na wspomnienia, bądź powiedzieć, że to będzie opublikowane albo się pojawi, więc na początek to wiadomo, zamieścimy to na łamach Echa Studzianki, a potem właśnie we wspomnieniach. Wiadomo, że tych wspomnień jest sporo, więc nie da się ich na raz w samym Echu czy w jednym tomie zamieścić, ale już po ukazaniu się dwie kolejne relacje są do zredagowania, do następnego tomu. Na koniec, nadal uważasz, że w Studziance jest ogromna ilość historii, miejsc, wspomnień, skarbów do odkrycia? Studzianka jeszcze nie została odkryta, ona jest odkrywana. Cały czas, to Sławek Hordyłek może też potwierdzić, cały czas nas coś zaskakuje. I tak będzie będziemy drążyć i to będzie trwało, trudno powiedzieć do kiedy, ale każda miejscowość ma ten potencjał. Tylko trzeba się w niego wdrożyć, odszukać ludzi, dokumenty archiwalne, do tego też trzeba mieć trochę obycia i wiedzy i poszukać, tak? Chociaż zdarzają się też osoby, które spotykam na swojej drodze codziennej, które też łapią bakcyla poznawania przyszłości w innych miejscowościach i próbują na własną rękę przede wszystkim poznać historię swojej rodziny, czasami dosyć trudnej, co podkreślam, czasami fascynującej, ale Studzianka jest stale odkrywana. Tym takim bodźcem są Tatarzy. To jest magnes niosący bardzo promocyjnie miejscowość Studziankę, ale też Studzianka to ludzie, którzy byli, są i którzy będą. Co cieszy też, nie wszyscy wyjechali, niektórzy też wracają, budują się tutaj, osiadają, niektórzy odchodzą. Taka jest kolej rzeczy. Czasami też ze smutkiem, w tym roku też wiele osób odeszło z naszej miejscowości na początku roku i to, że pozostają w naszej pamięci, choćby we wspomnieniach, na fotografiach, to, że z nami byli,
No to są nasi, moich rówieśników, dziadkowie, rodzice, czasami pradziadkowie, którzy jakieś cząstkę zostawili. To też te wspomnienia są takim hołdem dla mieszkańców. Zresztą tutaj zamieściliśmy, że pamięci mieszkańców Studzianki, których nie ma. I każdy tom też będzie tak poświęcony pamięci tych mieszkańców, których nie ma, którzy mieszkali tutaj rok temu, 10 lat temu, umarli 150 lat temu albo 200 lat temu, bo odkrywanie samych losów tej miejscowości i mieszkańców jest bardzo fascynujące. Ja poszukując osób, dokumentów, wdrażam się w tę historię trochę dalej, głębiej i odkrywam dużo ciekawych postaci, które też należy w jakiś sposób zweryfikować i doszukać kwestii, choćby stworzyć biografię danej osoby albo jakieś wzmianki pozostawić, bo niekiedy są to postaci fascynujące, które odegrały wybitną wręcz rolę, nie tylko w wojskowości, nie mówię tylko o Tatarach, ale w życiu społecznym. Byli naukowcami, choćby profesorów, wielu pochodzi ze Studzianki, profesor glebowoznawstwa Czesław Józefaczuk, wybitny profesor psychologii Bolesław Hornowski i wiele, wiele, wiele innych osób, które są znane na, nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie w zakresie nauki, ale też Studzianka ma to szczęście do osób o artystycznych duszach. Choćby obecnie no, taką artystką to jest Renata Owczaruk, która ze Studzianki pochodzi, której prace są też w Skandynawii wystawiane, ale mieliśmy też wiele osób, które w tej miejscowości tworzyły, choćby rzeźbiarz ludowy Teofil Korzuchowski, już nieżyjąca pani Sabina Kaszan, która robiła dywany, ale jest światełko w tunelu, bo są, widzę wśród młodych osób kolejne, które mają zainteresowania rękodzielnicze, ozdobnicze, malarskie, powoli zaczynają z tym wychodzić i to będzie też bardzo ciekawe, bo być może wiele osób odnajdzie w tej sztuce, w artyzmie bądź w swojej pasji powołanie na całe życie. To przypomnijmy, Małgorzata? Małgorzata Maksymiuk Stefaniuk. Sławek? Sławomir Hordejuk. I Łukasz Wenda, którego mamy tutaj ze sobą dzisiaj. Studzianka we wspomnieniach. Ja sobie myślę tak, drodzy Państwo, warto zaopatrzyć się w tą książkę, przeczytać ją, każde z tych wspomnień, dlatego że być może to dla nas samych, mimo że być może nie pochodzimy ze Studzianki, nawet w tym momencie nie wiemy, gdzie ona jest, ale być może w którymś z tych wspomnień przewija się moja babcia, mój dziadek, nazwisko mojej rodziny, sytuacja, która kiedyś gdzieś wydarzyła się właśnie w mojej familii, a tutaj być może jest ciąg dalszy, coś, co być może pozwoli nam wyjaśnić nasze własne, być może jakieś odkurzyć zakamarki przeszłości i otworzyć nowe spojrzenie na wydarzenia. Bardzo cenne wydawnictwo. Ja Łukaszowi bardzo dziękuję za rozmowę. Studzianka we wspomnieniach. Łukasz wspomniał, gdzie można książkę nabyć. I tak na koniec już wiem na ten moment, że pani Krystyna Nowicka, kierownik Biblioteki Filii nr 6 Biblioteki Miejskiej, planuje pana Łukasza zaprosić już w przyszłym roku na spotkanie z właśnie z osobą niezwykłą, wyjątkową regionalistą i historykiem. Panie Łukaszu, w takim razie do zobaczenia w Bibliotece nr 6. Do zobaczenia w Bibliotece nr 6.